Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie, jak co wtorek o godzinie 20 na Moc w Naturze. Dzisiaj specjalny live. Live z gościem. Dzisiaj bardzo dużo ciekawych informacji i myślę, że dla każdego z Was ważna wiedza. Nasz gość, pani Hania, z nami się dzisiaj podzieli na temat nietolerancji pokarmowych. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Witaj, Aniu. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Halo, halo. Witam, witam, Danuta, witam, Ania, Monika. Bardzo się cieszę. Kochani, bardzo Was proszę o to, abyście udostępnili tego live'a. Niech więcej osób zobaczy dzisiejszy live. Dzisiejszy live jest bardzo, myślę, że ważny, bardzo wyjątkowy. Zaraz kilka słów powiem o pani Hani. Pani Hania też się przedstawi. Dzisiaj będzie dużo właśnie na temat nietolerancji pokarmowej. Kto powinien go zrobić? Jakie są objawy do tego właśnie, żeby wykonać to badanie? Wszystkie takie najważniejsze tematy związane właśnie z tym badaniem, z tym narzędziem, z którego korzystam u siebie w gabinecie. Z wykształcenia może kilka tylko słów powiem. Z wykształcenia jestem analitykiem medycznym, dietetykiem, mikrobiologiem i właśnie całość, żeby zbadać człowieka i żeby sprawdzić, co takiego się dzieje, że nie działa w harmonii, trzeba znaleźć przyczynę. Ja zawsze się śmieję, że nie jestem dietetykiem typowym, który odchudza i zajmuje się tylko dietą, ale przede wszystkim właśnie szukam przyczyny. Tak? Jeśli dieta jest według nas prawidłowa, jeśli pozmieniamy wszystko w diecie, a nadal problem trwa, także sięgam po inne narzędzia i między innymi takim narzędziem są nietolerancje pokarmowe. Bardzo wartościowy przyrząd, można powiedzieć, narzędzie u mnie w gabinecie, które naprawdę poprawia, będziemy podawać przykłady oczywiście i mam nadzieję, że pomoże Wam to w rozwiązaniu Waszych problemów zdrowotnych. Ja już się łączę, oczywiście bardzo dziękuję za udostępnianie tutaj live'a, żeby po prostu więcej nas było. Kochani, zapraszam Was. Teraz za chwileczkę pojawi się pani Hania. Ja tylko powiem, że już wiele lat współpracuję z Cambridge Diagnostics, z firmą, która właśnie zajmuje się w Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, zaraz też się dokładnie dowiemy, i wykonuje, uważam, że bardzo, bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o jakościowo, ilościowo testy na nietolerancje pokarmowe, które rzeczywiście przekładają się na zdrowie. Na wyzdrowienie i poprawę przede wszystkim jakości życia. To ja już przechodzę tutaj do pani Hani. Zaraz zobaczymy, czy wszyscy dobrze słyszą. Dzień dobry pani Haniu. Ja w ogóle chciałam przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia. Jest mi bardzo niezmiernie miło. No i w ogóle za to, że współpracujemy od wielu lat ze sobą. I ja bardzo dziękuję, bardzo dobrze nam się współpracuje i bardzo cenię panią Asię, bo też śledzę pani stronę, widzę pani, jak pani organizuje wycieczki dla całych rodzin z dziećmi. Tak, i ferie, i wakacje. Tak. I to jest bardzo fajnie, że pani o tym mówi, dlatego że wiele osób po prostu nawet nie wie o tych nietolerancjach, że może sobie tak szybko pomóc. Po prostu tylko eliminując pewne produkty, tak, że poprawi sobie komfort życia. Przede wszystkim tak jak pani prowadzi warsztaty, które są właśnie, żeby poprawić dzieciom odporność, to tutaj właśnie można bardzo spokojnie, szybciutko poprawić sobie odporność. Sobie, dziecku, całej rodzinie. Tak też ja bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bo aż mi jest bardzo miło, że mogę tutaj wystąpić. U osoby, która jest naprawdę wartościowa i tak dużo robi dla innych. Dziękuję. A widziałam, że i gotowanie jest i w ogóle, tak. No po prostu rewelacja. No. No i co, i chciałam, ja pracuję w firmie Cambridge Diagnostics Polska już 15 lat i zajmuję się tymi nietolerancjami. Tak samo.
bardzo, bardzo mi się, powiem szczerze, że gdybym sama nie miała nietolerancji, to może bym tak ochoczo o tym nie mówiła, ponieważ ja sama miałam problemy różne zdrowotne i przez to, że po prostu wyeliminowałam pewne produkty, zupełnie mam inny komfort życia, to co pani Asia mówiła. I chciałabym Państwu parę rzeczy powiedzieć na ten temat, na temat właśnie samej nietolerancji. Może zacznę od tego, czym się różni alergia od nietolerancji pokarmowej, bo bardzo często u nas przychodzą osoby i mówią, nie, ja miałam zrobiony taki test, tak? A to się okazuje później, że miała pan zrobiony ten test tylko na alergię na pokarmową. Więc bardzo ważna jest jedna taka rzecz, żeby Państwo zwrócili uwagę, co Państwo badali. Czy Państwo badali przeciwciała IgE, czy czyli przeciwciała alergia, IgG? Czyli nietolerancja pokarmowa. Przeciwciała właśnie, tak, przeciwciała IgE to odpowiadają za alergię natychmiastową. I to z reguły się wie, że ma się tą alergię, ponieważ zjada się dany produkt, i za chwilę ma się objaw. Ten objaw może być różny, bo może być to też katar, może być to wysypka, mogą być to duszności też powodujące wstrząs anafilaktyczny tak samo. I jest to reakcja histaminowa, tak? No to są leki i osoby, które po prostu wiedzą, że mają taką alergię, to po prostu się wystrzegają tych produktów. Natomiast my się zajmujemy alergią opóźnioną, czyli tak zwaną, właściwie można powiedzieć, że to jest nadwrażliwość, tak naukowo, nadwrażliwość pokarmowa, dlatego że nazwana tak jest nietolerancją pokarmową. Tak się utarło w Polsce i tak mówimy na to. Co to jest ta nietolerancja pokarmowa? Może na początku powiem. Tak. Więc, o, właśnie mam tu jabłuszko, mam rekwizyty ze sobą. Mam jabłuszko. Najlepiej wizualnie jak zobaczyć, tak? Bo łatwiej też zapamiętać później. Tak, dlatego że potrzebne mi to jabłko było do tego, żeby pokazać, że nawet w takim jabłku jest białko. My badamy w swoich badaniach białka danych produktów. Bardzo często ktoś mówi tak, a nie, to ja nie piję na przykład mleka, ja piję tylko mleko bez laktozy. Ale laktoza to jest cukier, a my badamy resztę białek, na przykład mleka, tak? To jest też ważne, żeby Państwo wiedzieli. I teraz, co to jest ta nietolerancja? Więc tak jak mówiłam, w każdym produkcie jest białko. I teraz, jeżeli nasz organizm nie toleruje danego produktu, to białko łączy się z przeciwciałem z naszego układu odpornościowego, z przeciwciałem IgG, tworząc taki kompleks. I ten kompleks sobie krąży i sobie gdzieś znajduje miejsce, w którym jest, powodując lekki stan zapalny w naszym organizmie. No i a te lekkie stany zapalne powodują właśnie te objawy. I te objawy mogą być różne. Mogą być tutaj właśnie przed live'em jeszcze dyskutowałyśmy na ten temat, bo tak, mogą być z układu pokarmowego. I to mogą być biegunki, mogą być zaparcia. Ja to właśnie zawsze mówię, że te zaparcia to jest taka ciekawa sprawa. A kolki u małych dzieci? Tak, kolki właśnie. I naprawdę mogą być no, bóle brzucha na przykład, wzdęcia różnorakie. To może powodować właśnie nietolerancja pokarmowa. I znam osobę, która po prostu mówi, że ona w ogóle nie ma nietolerancji pokarmowych, na pewno, ale zrobiła sobie taki test i wyszło jej jedna nietolerancja mleko krowie. To akurat osoba dorosła. Okazało się, że mówi, ja mleka nie piję. Okazało się, że tylko raz dziennie piła mleka do kawy. Do kawy. I eliminując ten produkt, pozbyła się tych wzdęć, tak?
Tak też mogą być takie sytuacje, tak? Drugie, układ oddechowy, tak? I tutaj właśnie Pani Asia właśnie Tak, ja ma miałam, mam dużo przykłady. przykładów takich, tak? Właśnie Tak. jeśli dzieci mają takie nawracające, częste infekcje, poranne kaszle, nie wiadomo skąd, dieta jest super, takie odkrząkiwania, albo właśnie ten poranny kaszel, ciągnący się miesiącami katar. Właśnie w zeszłym roku miałam Arturka, któremu właśnie zrobiłam w listopadzie test na nietolerancje pokarmowe. Od września w przedszkolu chodził w kratkę. Katar i właśnie to odkrząkiwanie rano, cały dzień katar, troszeczkę zaleczyłyśmy naturalnie, ale nie wyeliminowałyśmy przyczyny, tak, z mamą. I właśnie w listopadzie zrobiłyśmy test na nietolerancje pokarmowe i w ciągu 3 dni wszystko przeszło. I powiem, że już jest rok, gdzie Artur był u mnie, ze mną na feriach, na wakacjach nie byli, ale mamy częsty kontakt. Tak naprawdę są drobne infekcje, które po 2-3 dniach na naturalnych metodach działają, a wtedy po prostu to się ciągnęło, ciągnęło cały czas, jakby organizm był w stanie zapalnym, tak? Wrzesień, październik, listopad, 3 miesiące, co chwilkę była infekcja. Ale po wyeliminowaniu produktów, na które były nietolerancje pokarmowe, w 3 dni cały problem zniknął. No tak, to właśnie jest. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że w ogóle, jeżeli chodzi o nietolerancję, to aż 45% osób, które ma nietolerancję, to ma z układu pokarmowego. No to jest właśnie, tak to Znaczy, wygląda. ja myślę, że to Natomiast też jest spowodowane tym, że jemy bardzo dużo produktów przetworzonych. To jedzenie tak jest przetworzone, że niszczy ten cały układ nasz pokarmowy, niszczy jelita, florę fizjologiczną. I tak się dzieje, tak? Rozczyniają się jelita, te wszystkie przeciwciała lecą, lecą, wytwarzają nasze przeciwciała IgG, nasz organizm i tworzą się stany zapalne. Tak jak te tak, kompleksy Pani dokładnie, bo nasze opowiadała. odpornościowe, ja to zawsze mówię, że my jesteśmy jakby tak od świata zewnętrznego oddzieleni błoną śluzową jelita i skórą, tak? Tam jest mnóstwo przeciwciał. I jak tam się po prostu coś dzieje w organizmie, to najbardziej to widać. A drugim właśnie tym układem jest układ oddechowy, znaczy układ, przepraszam, skóra, tak? Mamy I pytanko, pewnie. Pani Haniu, mamy pytanko. Mogę? Żeby mi nie Tak. zginęło. Pani Renata pyta, jeśli dziecko jest na piersi, mama powinna wykonać test, bo przekazuje dziecku przeciwciała w mleku? No tak, oczywiście, ale to miałam powiedzieć o tym później. Natomiast Aha, no akurat były już 2 pytania o to. Pani Magda zapytała i jeszcze Renata. Więc to jest tak, że jeżeli mama jest w ciąży, to przeciwciała IgG przechodzą do łożyska. Czyli już dziecko, będąc w łożysku, ma te przeciwciała w sobie. Rodząc się, tak samo ma przeciwciała cały czas, a jak mama karmi piersią, to te przeciwciała przechodzą z U mlekiem dziecka. mamy do dziecka. Bo często jest takie pytanie, kiedy zrobić dziecku test? Tak, mam też takie Więc pytanie. tak? A, Tak. no właśnie. Więc ogólnie jest tak, że dziecku robimy test, robimy w firmie powyżej roku. W wieku 9 miesięcy dziecko ma 80% własnej odporności, ale to jeszcze jest za mało, dlatego czekamy do roku czasu. Jeszcze chciałam przy okazji powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Bardzo często jest, tak się mówi, że jak dziecko ma skazę białkową, to ta nietolerancja przechodzi później z wiekiem, że dziecko wyrasta. I się okazuje w badaniach, że jest tak, że ta nietolerancja jest cały czas i może na przykład przejść w astmę. Więc to Czyli też dzieci, trzeba które zwrócić. mają astmę, też warto zrobić to badanie. Już mają Oczywiście, astmę. że tak. To jest cały, właśnie układ, to jest cały ten układ oddechowy, Oddechowy. tak? No, tak, to wpływa. I tak samo właśnie astma, jakieś problemy z układem oddechowym.
to niestety może być spowodowane nietolerancją pokarmową. Ale chciałam powiedzieć o tej skórze, dlatego że aż 16% nietolerancji to jest właśnie, widzimy na skórze i to jest łatwo zobaczyć. Tak? Ja na przykład jak widzę, jak ktoś wchodzi, no to mówię, wow, chyba coś, jakiś problem jest, tak? Bo to są jakieś łuszczyce, jakieś trądziki. To wszystko może być spowodowane właśnie nietolerancją pokarmową. Nie wiem, czy pani się zetknęła tak samo u siebie ze zmianami skórnymi? Może nie takimi tak poważnymi, jak nie wiem, jakieś takie zmiany, tak jak czy trądzik, czy łuszczyca, ale na przykład miałam Artura, o drugiego Artura, gdzie właśnie miał takie chropowate poliki. I tutaj problemy, takie chropowate i takie czerwone, takie poliki, ale też był tutaj jakiś taki problem też z tym kaszlem. I po u niego wyszło białko jaja kurzego i tam chyba fasola, kilka produktów. Jak mama odstawiła te produkty, tak w ciągu naprawdę, to już tam troszkę dłużej było, kaszel minął szybko, ale te zmiany skórne także minęły. Ponad tydzień były tak, że te krosteczki się pojawiły, takie poliki były szorstkie u Artura. Wszystko mu zniknęło i to już było 2 lata temu i do tej pory nie ma, piękną buzię ma, bo jakby ten problem został rozwiązany. Objawy mogą być wielonarządowe, więc to przy okazji właśnie można się pozbyć różnych innych rzeczy, tak? Że na przykład właśnie jest problem ze skórą, a okazuje się, że się lepiej śpi, nie ma się problemów ze spaniem. No bo tak, chyba z układem, jeśli chodzi o jakieś problemy z układem nerwowym, to także tutaj też warto, jak na przykład ktoś ma migreny nawracające. Tak. Układ nerwowy to jest właśnie to, to się mówi, niedawno dopiero do tej pory mówi się o tym, ale na przykład współpracuje z nami taka doktor Cubała, która się zajmuje dziećmi autystycznymi i ona każdej osobie właściwie robi taki test, tak? Ponieważ no niestety okazuje się, że ten problem tak samo wynika z odżywiania, tak? Ale przy układzie nerwowym tak samo chciałam powiedzieć o bólach głowy, bo tak samo mogą wpłynąć te produkty na bóle głowy. I słynne ADHD. Przypuszczam, że jak rodzice nas słyszą, to na pewno mogą się zainteresować tym, dlatego że okazuje się, że to niestety jest jeden z objawów też nietolerancji pokarmowych. Czyli tak naprawdę, jeśli mamy problem, czy z układem nerwowym, czy od strony układu oddechowego, pokarmowego, to pierwszym takim narzędziem te nietolerancje pokarmowe już nam bardzo w krótkim czasie powinny rozwiązać problem, prawda? Tak. W zależności od tego, jaka silna jest ta nietolerancja pokarmowa, bo my eliminujemy wtedy produkty albo na, jak jest mała nietolerancja, na 3 miesiące, jak jest średnia na pół roku, 9 miesięcy, jak jest duża na powyżej roku. I po tym roku można taki pokarm wprowadzić, czy lepiej zrobić ponownie test, zobaczyć na jakim poziomie, nie wiem, jest ryż na przykład. Na początku spróbować wprowadzać te produkty, spróbować raz w tygodniu, tak? A później na pewno nie można wrócić do takiej samej ilości spożywanego pokarmu. No bo ja zawsze mówię o tak zwanej diecie rotacyjnej, tak? Żeby co 72 godziny dany produkt był, bo jeśli dostaniemy małą ilość, to organizm jakby sobie poradzi, tak? Z tym drobnym stanem zapalnym na przykład. Tak? Dobrze mówię? Dobrze. Co 4 dni powinno się mniej więcej 3-4 dni wprowadzać taki produkt i wtedy patrzeć właśnie, jak ten organizm się zachowuje i zareaguje. Jeżeli coś się dzieje, to wtedy po prostu jeszcze poczekać i dopiero za jakiś czas znowu wprowadzać, tak? Ale ogólnie no, my mówimy o tym, żeby ta nasza dieta była jednak różnorodna, żeby nie jeść tyle tego samego cały czas. No tak, bo niestety tych produktów jemy dosyć mało i mało zróżnicowanych i po prostu ten organizm nasz sobie po prostu nie radzi. No,
Lekarze też mówią o przebiałczeniu organizmu, czyli po prostu my za dużo białek jemy i różnorodnych i po prostu nasz organizm sobie z tym nie radzi, tak? No i tak. chciałam jeszcze powiedzieć o takiej pladze, która jest w tej chwili, otyłości, tak? I u dzieci, rodzice się zastanawiają właśnie, co tu się dzieje, że tak, że dziecko niby normalnie je, a niestety tyje. I to też może być spowodowane właśnie nietolerancją. Mamy tutaj też Dlatego... pytanka. Tak. Nie, proszę skończyć, proszę skończyć. Nie, bo jeszcze chciałam właśnie, bo to chodzi o układ hormonalny i tutaj właśnie są cukrzyca, może być tak samo spowodowana właśnie nietolerancją pokarmową. O zaburzeniu płodności też warto o tym wspomnieć. No ale tak słynne Hashimoto, to niestety no, to tak samo właśnie te wszystkie nietolerancje, mamy takie badania na ten temat i okazało się, że nieglutenowe białka pszenicy na przykład wpływają tak samo na Hashimoto, tak? Ja mówię nieglutenowe, czyli my winimy cały czas gluten za wszystko, ale tu się okazuje, że reszta białek pszenicy tak samo niestety wpływa na to. Dlatego trzeba zrobić, tak? Tutaj u Artura w zeszłym roku na przykład właśnie wyszedł ryż, tak? Więc tutaj właśnie odstawienie tego ryżu spowodowało skończenie się wiecznych katarów, tak? No tak, tak, tak. A przy okazji właśnie jak dzieci mają nadwagę i mają jeszcze inne objawy, to zaczynają chudnąć, wracają do normalnej wagi, tak? Takiej jak u dziecka. Jest pytanko o padaczkę. O padaczkę. No to tak samo układ nerwowy. To jest właśnie to, możemy wrócić do układu nerwowego. Czyli warto zrobić, prawda? Warto zrobić i przy padaczce dieta jest też bardzo ważna, tak? Dobrze, tu jest taki duży komentarz. Co Pani sądzi o teorii, że u małych dzieci odczyny na nietolerancję są widoczne szybko, na przykład wysypki, wzdęcie, a gdy się to pseudo zalecza i nie eliminuje przyczyny, to u osób starszych potem kumulują się objawy i pojawiają się w postaci na przykład chorób przewlekłych typu reumatoidalne zapalenie stawów? To, co mówiłam, to o tym marszu alergologicznym. Że warto dlatego na to zwrócić uwagę, że jak na przykład u dziecka są jakieś nietolerancje i na przykład to się gdzieś pominie, to może później to się przekształcić w inną chorobę. Tak samo jak mówiłam o tej skazie białkowej, że mówią, lekarze mówią, o to przejdzie ta skaza białkowa i potem dziecku z powrotem się daje na przykład mleko, a potem dziecko ma astmę. To jest identyczny przykład. Czyli tutaj jak Dorota powiedziała o reumatoidalnym zapaleniu stawów, czyli jakby jeśli nie wyeliminujemy przyczyny, to pójdzie w choroby autoimmunologiczne, tak? Tak. Można tak powiedzieć? Tak. Ja można tak powiedzieć i chciałam jeszcze powiedzieć, że ten układ ruchu, no to też miałam ostatnio właśnie wykład na temat dla takich stowarzyszenia z reumatoidalnym zapaleniem stawów i te osoby, które po prostu zmieniły dietę, zrobiły test i zmieniły dietę, to powróciły do zdrowia, tak? Że wszystkie te stany zapalne, to co mówiłam na początku, ten kompleks, który powstaje i gdzieś się odkłada, u nich odkładał się akurat w stawach, tak? I jak my eliminujemy te produkty, to te kompleksy po prostu z organizmu się uwalniają. Tak, nie ma tego stanu zapalnego i zupełnie inaczej funkcjonują, tak? Jeśli wyeliminujemy. Przepraszam. Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie dużo o, tym, pytań się o tych stawach, to jeszcze chciałam powiedzieć też o bólu mięśni, tak? Że to może być też spowodowane, że tu się, takie bóle, przechodzące bóle po całym organizmie, to może być spowodowane właśnie nietolerancją pokarmową. No i takie zmęczenie. Zawsze mówię, że jak starsze osoby mówią, jak im się ciężko rano wstaje, to znaczy, że warto się zastanowić, co się jadło wcześniej, tak? No tak. Tak. Dokładnie. Właśnie. Jak wyeliminujemy
jakiś produkt, to po czasie może dojść do wytworzenia nietolerancji na ten produkt, jeśli go wyeliminujemy. Nie zrozumiałam, o co tu ani chodzi. Znaczy pewnie pytanie było, nie wiem, jakie. Aniu, napisz Jakie to dokładnie. było. Właśnie jak wyeliminujemy, to po czasie może dojść do Znaczy wytworzenia nietolerancji. pewnie chodzi o to, że po prostu ktoś się boi, że jak wyeliminuje w ogóle produkt, to To potem on jak jeszcze zje, to bardziej będzie miał będzie. nietolerancję. Tak, większą reakcję może mieć na przykład. Jeżeli ma nietolerancję pokarmową, jeżeli ma nietolerancję pokarmową na ten produkt i nie jadł bardzo długo, to jest bardzo ciekawe pytanie, nie jadł bardzo długo tego produktu, to może mieć większą reakcję, ponieważ są uwalniane te przeciwciała IgG przeciw temu produktowi. To znaczy, że on jeszcze nie może jeść tego produktu. Ta eliminacja musi być po prostu dłuższa. Czy to jest wytłumaczenie? Tak, tak, tak. Trzeba po prostu tą eliminację dłużej prowadzić. Tak. I takie pytanko, już. Co była już, czy była już informacja, po jakim czasie po antybiotyku i sterydach wziewnych można zrobić badanie? Pewnie każdych sterydach doustnych też, tak? Nawet gorzej, jak ktoś bierze Tak, doustne. to znaczy właściwie te sterydy doustne są bardzo ważne, tak? Te wziewne nie bardzo wpływają, natomiast te sterydy doustne i można zrobić, jak wyeliminujemy te sterydy, nie spożywamy przez 3 tygodnie. Natomiast są osoby, które i tak robią te testy. Ponieważ okazuje się, że na przykład jak sobie dana osoba ma problem, właśnie bierze sterydy i nie jest pewna, czy ta dawka będzie czy coś tam jej wyjdzie, czy nie wyjdzie, więc warto pójść do laboratorium i zrobić taki test, taki na całkowite przeciwciała IgG. Jeżeli te przeciwciała IgG będą obniżone, no to faktycznie no, poczekać, żeby tych sterydów nie brać, tak? Ale jeżeli będą w normie lub zawyżone, to spokojnie można taki test robić. Dobrze. Ja tylko jeszcze raz poproszę te osoby, bo jest nas już bardzo dużo, te osoby, które udostępnią live'a, otrzymają ode mnie taki jakby taki skrypt, taki PDF dzisiejszego spotkania. Także bardzo Was proszę o udostępnienie. Już 45 osób udostępniło, ale fajnie by było, jakby więcej osób udostępniło naszego live'a, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. Tutaj mam kolejne pytanie. Tak, tak? Tak. Dobra, to ja teraz mam pytanie odnośnie, jakie są te testy, jakie są najlepsze, który wybrać, dla kogo wybrać, co jest warte, bo tutaj jest też pytanie na temat, czy jakby podobnym testem jest test Alex, ale z tego co wiem, to Alex to jest IgE, to są nietolerancje, IgE, to jest, tak. No tak, Alex Tak, to jest całkowicie tak. coś Badamy innego. przeciwciała IgG i badamy przeciwciała IgG metodą mikromacierzy. Jest to najbardziej dokładna metoda, która jest w ogóle na rynku. I tak jak pani Asia tak samo robi właśnie te testy footprint, to ja tak samo polecam. Są różne panele, różne ilości produktów badane w panelu, natomiast warto zrobić jednak ten footprint 220, czyli ten największy Ja panel, najczęściej go ponieważ robię. No właśnie, tak, ponieważ tam badamy oprócz tych produktów, które są, tam są białka, oczywiście zboża, Mięso, warzywa, tak, mięso, przyprawy. Warzywa, owoce, to jeszcze do tego badamy zioła, bo warto jednak zwrócić uwagę, jak my doprawiamy te produkty, bo może się okazać, że właśnie te zioła, na przykład w tym tkwi jakiś problem, tak? I tak samo badana jest transglutaminaza, czyli można stwierdzić, czy ma się skłonność do celiakii przy okazji, tak? Więc ja jako dietetyk to polecam ten największy panel ze względu na to, że im mniejszy panel jest robiony, tym mniej wiemy, co
z resztą produktów, tak? Tak. A jeżeli ja mam układać dietę dla kogoś, to chciałabym wiedzieć, jakie produkty są dla tej osoby też dobre, tak? Które są bezpieczne, bo wtedy ta dieta jest najbardziej wartościową dietą. Dobrze. Im mniej produktów przebadamy, tym mniej wiemy po prostu. Jak ten produkt, jak może powiem o samym teście, jak to wygląda. Ja mam takie pytanie tylko, czy to nie jest tak, że każdemu człowiekowi wychodzi jakaś nietolerancja? Nie każdemu. 45% ludności na świecie ma nietolerancję pokarmową. To nie jest tak, że każdemu wychodzi. Ja się spotkałam z osobami, które w ogóle nie miały nietolerancji. Ja też. Tak? Ja też. Dwie, ale na razie dwie w moim doświadczeniu, tak. Ale też są dzieci, które mają od góry do dołu na czerwono, ale są też dzieci, tak. Które już ta dieta była prawidłowa, ale na przykład pojawiły się tylko 3 czy 4 produkty, tak? Które jak wyeliminowaliśmy, jeszcze lepiej zaczął funkcjonować organizm. No tak, tak, tak. To tak, zobaczmy, tak, jak ten test wygląda. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że właśnie jest tak, że jeżeli my, do nas ktoś się zgłasza, tak, tak jak do pani Asi się ktoś zgłasza, czy do nas się ktoś zgłasza, to z reguły on się zgłasza, bo on ma, coś się dzieje u niego, tak, coś jest nie tak. To tak jak mówiłam, może być to układ oddechowy, może być to skóra, może się źle czuć. Całkowite samopoczucie może być po prostu kiepskie, tak? I on się zgłasza, dlatego szuka pomocy w jakiś sposób. No i dlatego mówię, że te osoby już z reguły, które się do nas zgłaszają, no to niestety te nietolerancje mają. Pokazuję ten test. Też go gdzieś tu mam. Tak? No tak. A. Nawet dzisiaj wykonywałam. O, no właśnie, pani Asia tak właśnie ma takie pudełeczka, nie wiem jak to pokazać. W takim pudełeczku jest, wiem, że pani Asia wysyła tak samo te testy do swoich pacjentów. Tu jest skierowanie, się wypełnia. I co tutaj jest? Tu jest taka próbówka. W środku jest druga probówka. Ja specjalnie te probówki pokazuję. Nie wiem, czy to widać. Żeby nie było, że tak dużo krwi bierzemy. No właśnie. No właśnie z tego względu. No to tutaj jest właśnie pokazane, ile trzeba pobrać krwi. To jest 5 kropel mniej więcej. 5 kropel, tak? Dokładnie. 5 kropel krwi. Krew się pobiera z palca. Tak też nie trzeba nawet chodzić, jeżeli na przykład mama chce dziecku zrobić, nie musi iść nawet do jakiegoś punktu, tak? Do laboratorium. Po prostu jak ma taki zestaw, może po prostu dziecku pobrać tą krew. Ja wtedy koordynuję, tak? Wszystko tłumaczę, że cieplutki musi być paluszek, że można do kieliszka włożyć, tak, ciepłą wodą. Tak. Tak, bo to jest bardzo ważne, najwięcej właśnie bardzo jest ważne, żeby te to rączki były ciepłe, ja powiem szczerze. Wtedy szybciutko krew wypływa. Takiemu maleńkiemu dziecku właśnie robiłam ponad rok, pobierałam spięty, bo się okazuje, że bardzo fajnie leci krew. To jak z doświadczenia. Ciekawe. Tak, tak, tak. I wtedy jak jest pobrana ta krew, to przychodzi do nas do laboratorium i pani Asia ma wynik, tak? I ten wynik mogą panie razem zinterpretować, a pani Asia ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o to, tak też myślę, że państwo będą zaopiekowani po zrobieniu takiego testu. Warto, warto naprawdę zrobić. No i tutaj jeszcze tylko powiem, że jak już ktoś wszystko zrobi, pięknie zapakuje do tego pudełeczka, ja załatwiam przez panią Hanię kuriera, przyjeżdża kurier, odbiera paczkę i już, tak? I w ciągu 10 dni jest wynik, wtedy umawiacie się ze mną, tak, robocze, i wtedy rozmawiamy, ustalamy już
troszeczkę inną dietę właśnie po wyeliminowaniu tych produktów, które wyszły na czerwono na rok, tak? W zależności od natężenia tutaj ilości, tak? Bo jest to test ilościowy, pokazuje nam wartość, nie jest jakościowa, czy jest, czy nie ma, czy tam delikatny niebieski kolor. Tutaj jest ilościowy test, więc on jest bardzo, bardzo dokładny i precyzyjny. Jeszcze chciałam powiedzieć tak samo właśnie o tej książce, tak? A, tak, tak, tak. Książka. Też mam. O. O, może pani lepiej pokaże. Nie wiem. O, tak, pokażę. Książkę na temat właśnie, jak państwo chcą się dowiedzieć więcej, jak na przykład są leczone dzieci, dorośli, to zapraszam serdecznie. Tam jest właśnie, są opisane przypadki przez naszych specjalistów, którzy z nami pracują tak samo. Bardzo fajna, wartościowa książka i jest rekomendowana tak samo przez dr Dąbrowską, bo współpracujemy z dr Dąbrowską tak samo, diety owocowo-warzywnej, tak też zapraszam serdecznie. Ela pyta, czy można jeszcze raz wysłać tą książkę. Ja Wam później pokażę i będzie w PDF-ie, który otrzymacie ode mnie w prezencie po live'ie. Te osoby, które udostępnią tego live'a, otrzymacie ode mnie cały zestaw, rozpiskę, kiedy warto zrobić te testy, jak wygląda ten test, ta książka. Także Elunia, Eliza będzie ona. Mogę też w relację później wrzucić, także ona będzie jeszcze raz, bo nie chcę, żeby mi się za bardzo odbijało, bo to ciężko pewnie zobaczyć. Tu jest pytanie, jakie są opcje odnośnie tych paneli. To też mogę wtedy opisać, tak? No bo tam jest 220, to jak pani Hania powiedziała, to jest najlepszy, najwięcej tych produktów wypisanych. Jest jeszcze 140, jest? 140, 80, 59? Znaczy jest jeszcze 80, jest 120 i 160. Jeżeli ktoś zrobi 80 i mu bardzo dużo wyjdzie na przykład tych produktów, to jest taka możliwość w ciągu miesiąca, że może rozszerzyć do 220. Aha, czyli u Państwa ta surowica jest i można do... Tak, tak, o to chodzi? W ciągu miesiąca można rozszerzyć. Super. Chciałam jeszcze powiedzieć, jakie najczęściej są nietolerowane produkty, bo może to też Państwa zainteresuje, tak? Bo ja mówiłam o jabłku, ale najczęściej nietolerowane produkty, to pewnie Pani Asia potwierdzi, tak? Bo już tych testów troszkę... Mogę zgadywać. Nie, no dobra. Proszę bardzo. Mogę. Białko jaja kurzego. Mogę mówić? Tak. Białko tak. Jaja kurzego. Ziemniaki. Ziemniaki. Naprawdę, no, ziemniaki słuchajcie. Niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. No to pewnie nabiał, mleko. Tak. I pszenica. Pszenica też. Ale jeszcze oprócz tego jeszcze wychodzi właśnie, bardzo często wychodzą drożdże. Nie wiem, czy pani... się tak, z tym tak, drożdże, tak. Kukurydza, soja, orzechy nerkowca, fasola. Właśnie, bo chcieliśmy tylko podkreślić, że w tym największym panelu 220 mamy wszystkie orzechy i także len, co ja zawsze polecam olej lniany, a tutaj czasem zdarza się, że po prostu trzeba dziecku wyeliminować po prostu olej lniany. Tak, dobrze mówię? No tak, bardzo dobrze. Tak. Tak. No i białko jaja kurzego często. No białko jaja kurzego i warto właśnie robić te testy takie rozszerzone, żeby to białko było widoczne, tak, żeby to żółtko można było wprowadzać. Tak? To jest bardzo ważne. Jeżeli na to żółtko jest bezpieczne dla organizmu. No i co chciałam powiedzieć jeszcze, że no, jaką dietę polecamy? To pewno pani Asia powie, bo ona, jak widziałam, jak gotuje pięknie i zdrowo, tak też na pewno się wypowie na ten temat. Ja tylko mogę powiedzieć, że ta dieta musi być bardzo zróżnicowana. Tak, właśnie chciałam. Bardzo zróżnicowana, żeby była zbilansowana, żeby była naturalna przede wszystkim, tak? I to mówimy wszystkim osobom, że jeżeli cokolwiek jemy, to starajmy się, żeby jak kupujemy coś w sklepie, żebyśmy sami na przykład, jeżeli jemy mięso, żebyśmy to mięso sami przerabiali, żebyśmy nie
kupowali przetworzonych rzeczy. I z dobrego źródła. I z dobrego źródła, tak. To tak, jest, ja na przykład polecam bardzo. Albo znaleźć dobrego gospodarza dookoła, gdzie mieszkamy. Ja na przykład, jeśli chodzi o dziczyznę, to polecam firmę Las Kalisz. Też wrzucę w komentarzu i też Wam mogę do tego PDF-a włączyć. No bo w dzisiejszym świecie to, co kupujemy w supermarkecie, to wszystko jest nafaszerowane sterydami, antybiotykami i to jeszcze bardziej rozszczelnia i niszczy nam jelita i zdrowie, tak? To jest podstawa. Ja chciałam przy okazji powiedzieć, że my mamy też w swojej ofercie testy na florę bakteryjną i tak samo mamy testy genetyczne oraz testy na neuroprzekaźniki. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do Pani Asi. Super. Jeszcze zobaczę, czy są jakieś pytania. Ja tylko jeszcze podkreślę, chciałam tylko jedno powiedzieć, że za miesiąc, 3 grudnia, rusza mój kurs Interpretacja wyników, w którym także będzie moduł poświęcony alergii i nietolerancji pokarmowej. Także myślę, że warto, żebyśmy i rodzice, i znaczy generalnie warto, żeby każdy z nas miał taką bazę, podstawę do tego, żeby wiedzieć, jak interpretować wyniki badań. Oczywiście nie całościowo, tylko takie pierwsze podstawowe rzeczy, żeby też się nie przestraszyć, jak coś tam będzie NH powyżej, poniżej normy, ale uważam, że warto korzystać i na przykład wziąć udział w moim kursie o interpretacji wyników. I tak jak powiedziałam, tam też będzie taki moduł dotyczący alergii i nietolerancji pokarmowej. Dodatkowo właśnie na tym kursie moim, jeśli ktoś będzie miał różne jakieś odchylenia, nietolerancje, bo też będzie, może mogę chwilkę? Jedno zdanie, Pani Hanna. Powiem o, będą moduły, morfologia z rozmazem, będzie cały, będę opowiadała, jak prawidłowo przygotować się do badania i do krwi, i do moczu, i do alergii, do nietolerancji pokarmowej, tu właśnie te sterydy, antybiotyki, leki antyhistaminowe, jeśli chodzi o alergię. Będzie też moduł cały poświęcony biochemii, ASPAT, ALAT, GGTP, cały panel tarczycowy. Jeśli chodzi jeszcze o biochemię, będę chciała dużo powiedzieć o witaminie D3 i cholesterolu. Dużo takich, myślę, że wartościowych, jeśli mamy coś za dużo, za mało, żelazo, jak to dietą tutaj zadziałać, tak? No i także nietolerancje pokarmowe i alergie, o alergiach krzyżowych także. Także taki, myślę, że wartościowy kurs kolejny się szykuje. Także mam nadzieję, że będziecie chcieli także dołączyć. No i przede wszystkim zrobić te nietolerancje pokarmowe, jeśli jest pewien jakiś problem ze zdrowiem, bo tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, to naprawdę dużo rozwiązuje, tak? I z układem pokarmowym, oddechowym i nerwowym wielo jakby tutaj narządowe przełożenie pod względem tego, co jemy, prawda? Ja bym chciała tylko powiedzieć jeszcze, żeby Państwo właśnie zapamiętali to, co mówiłam na początku, czym się różni ta alergia natychmiastowa od nietolerancji, bo to bardzo często się osobom myli i żeby Państwo zapamiętali, przeciwciała IgE, że to jest alergia natychmiastowa, a przeciwciała IgG, które Pani Asia bada, to jest nietolerancja pokarmowa. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że przeciwciała IgE bardzo często nie wychodzą. A dlaczego? Bo okres półtrwania jest 2-3 dni i z reguły jest tak, że... O, przepraszam. A z reguły jest tak, że rodzice idą z dziećmi, na przykład dziecko ma wysypkę, idą z dziećmi do lekarza, ta wysypka już mija i okazuje się, że nic nie wychodzi, dlatego że już nie ma tych przeciwciał, tak? Natomiast przeciwciała IgG, które my badamy, okres półtrwania jest 23 dni, więc nawet jeżeli dana osoba nie je produktu długo, czyli okres półtrwania, czyli rozpadu tego przeciwciała, to po prostu ta nietolerancja wyjdzie. Mhm. Jeszcze tutaj mamy pytania. Czy dziecko musi być zupełnie zdrowe do wykonania testu? Czyli zdrowe, znaczy... No przeziębione, bardziej tu chodzi o to, że przeziębione, kaszer, katar. Znaczy nie ma takiego przeciwwskazania, ale
ale lepiej, żeby było zdrowe, żeby poczekać, żeby na przykład jak bierze antybiotyk, żeby po prostu Tak. jak skończy chorobę, to po prostu wtedy zrobić ten test, tak? Czy jest możliwość wykonania tych testów z zagranicy? Edyta pyta. Czyli żeby przesłać ten zestaw za granicę, tak? No Do zaraz Karoliny? zobaczymy. Albo czy po prostu, czy Cambridge Diagnostics jest w innych krajach, albo właśnie odnośnie Cambridge wysłania. Diagnostics ma swoich przedstawicieli. My jesteśmy w Polsce przedstawicielem na całą Polskę. Tak? Tak też. Też sami wysyłamy takie zestawy za granicę. Jest taka Rozumiem. możliwość. Dobrze. Co jeśli wychodzi bardzo dużo nietolerancji? Jak wtedy zrobić urozmaiconą dietę? Przyjdź do mnie, ja pomogę. Dobrze Proszę powiedziałam, Pani bardzo. Haniu? Bardzo. Bardzo tak, bo w takich przypadkach, kiedy jest właśnie bardzo dużo nietolerancji, to naprawdę dlatego ja polecam właśnie zrobienie tego dużego testu. Ponieważ wtedy mamy większy wachlarz tych produktów, tak? I można więcej po prostu, ta dieta może być Bardziej bardziej może urozmaicona. wyciszyć, a dla mnie mi się wydaje, że lepiej zrobić ten większy, bo jeśli zrobimy mniejszy, to część tych parametrów wyeliminujemy, część nie, bo nie wiemy o nich, bo na przykład są w tych 220, więc cały czas mniejszy, ale ten stan zapalny w organizmie jest. Jeśli my wyciszymy ten stan zapalny, wzmocnią się jelita, naprawi się organizm, to wtedy będzie łatwiej. Łatwiej się zregeneruje i po pewnym czasie będziemy mogli lepiej, znaczy będziemy mogli wprowadzić te produkty. Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, a jeszcze chciałam powiedzieć, że ten test nie powtarza się co miesiąc. No właśnie, bo jest Więc ten pytanie, test. po jakim czasie? Czy to trzeba po roku czasu? Znaczy tak, jeżeli jest dieta urozmaicona i organizm zaczyna się regenerować, no to nie ma potrzeby robienia od razu tego testu, tak? My zalecamy, jeżeli ktoś chce powtórzyć i myśli, że jednak ma jeszcze jakieś nietolerancje, albo czy się pozbył tych nietolerancji, no to powyżej roku. Wcześniej nie ma sensu, bo tak jak mówiłam o eliminacji, że na przykład jak jest mała nietolerancja, to 3 miesiące, potem pół roku, 9 miesięcy i powyżej roku. Są takie produkty, które są bardzo silne. Silnie nietolerowane. Z reguły właśnie to jest ten nabiał nieszczęsny i jajka. I faktycznie nawet po roku czasu niektóre organizmy sobie z tym nie radzą, tak? Tak też polecamy powyżej roku. I ten test po prostu nie robimy go tak często, więc jeżeli już robimy, no to już warto zainwestować po prostu tak. w ten duży panel, żeby po prostu wiedzieć jak najwięcej o organizmie. Czy jeśli dziecko bierze zioła, to musi odstawić, żeby zrobić test na nietolerancję i na ile? Chyba nie, jeśli chodzi o zwykłe zioła. Zioła nie, dlaczego? Czy jeśli mama karmi i dziecko ma bóle brzucha czy wysypki, to mama musi zrobić nietolerancję? I leczyć swoje, Jeżeli, mimo iż nie ma jeżeli, objawów ona. tak. Dobra. Tak, to mama musi zrobić, to oczywiście. Czy coś trzeba zjeść przed badaniem, żeby wyszło w badaniu? Chyba nie. My nie zalecamy takich, niektórzy się nas pytają o to, ale nie zalecamy, bo jeżeli ktoś wyeliminował jakiś produkt, bo się źle czuł, no to trochę bez sensu, żeby zjeść dany produkt, żeby znowu się źle czuć i potem dopiero zrobić test no na tak. nietolerancję, tak? Bo z reguły jest tak, że na przykład ktoś eliminuje gluten i to przez dłuższy czas. Mówi, no to ja mam wprowadzić ten gluten, żeby mi wyszła. No właśnie, często tak mnie pytają. Tak, dokładnie. No bez sensu, jeżeli coś się działo i ten gluten był wyeliminowany z jakiegoś powodu, to, no to raczej mówimy, żeby jednak no po prostu tego glutenu nie jeść. Jak bardzo ktoś chce, no to już na własne ryzyko to robi, tak? I to jest właśnie podobne pytanie. Czy dobrze rozumiem, czy test wykaże nietolerancję na przykład na ziemniaka, jeśli ziemniaka nigdy nie jadło? To jest takie pytanie, to tak mówi tak. Ja na przykład nie jadłam, a mi to wyjdzie, tak?
A dlaczego to wychodzi? Ponieważ jak się je przetworzone rzeczy, to trzeba by było wszystko czytać, wszystkie po prostu czytać opisy danych produktów, co w tym produkcie danym jest, tak? To jest cała lista. Może być tak, że nawet niewielka ilość, tak jak mówiłam o tej kawie, co pani piła tylko kawę z mlekiem po prostu raz dziennie. Nawet niewielka ilość może spowodować, że ta nietolerancja będzie. Tak też może tak być. A jeśli IgG jest dobre, to czy warto robić test na nietolerancję? No warto, tak? Warto, oczywiście, że warto. Ja mówię to w takich przypadkach, kiedy po prostu te są brane sterydy, tak? Rozumiem. Pytanie, do Kanady wysyłamy? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobra, no tak, to już było. Jak to możliwe, że dziecko nie je już glutenu, pszenicy chyba 3 lata, a w panelu nietolerancji nadal wyjdzie? Znaczy to, co właśnie mówiłam przed chwilą, że mogą być nawet niewielkie dawki, a niestety gluten i pszenica to jest dużo produktów, które po prostu zetknęły się w jakiś sposób z tą pszenicą i glutenem i po prostu może ten gluten wyjść. Na przykład nie wiem, tutaj czy osoby wiedzą, że na przykład gluten jest tak samo na przykład w parówkach, tak? No tak. Wszelkie przetworzone, jeżeli osoba je przetworzone produkty, to tam jest wszystko. Dlatego tak mówimy, żeby te produkty były, żebyśmy przygotowywali sami posiłki, tak? Dokładnie. I wtedy mniej więcej wiemy, z czego. Wiemy. Tak. Dokładnie. I na koniec pytanie Karoliny Osi. Teorię mamy w przedszkolu taką, którą usłyszałam. Jak się eliminuje pokarmy alergizujące, uczulające, to organizm będzie potem reagować ze zdwojoną mocą lub gorzej, jak spotka się z alergenem. Prawda czy fałsz? To, co powiedziałam wcześniej, jeżeli dana osoba nie jadła długo danego produktu, a miała, no wyeliminowała po prostu sama sobie ten produkt, tak? Mhm. I na przykład zje ten produkt, a miała nietolerancję na ten produkt, to może być taka reakcja. Ale większa, to tak? Na przykład delikatny brzuch. Ogólnie dziecka bolały nóżki. Delikatnie. Ja to rozumiem tak. I odstawiliśmy gluten i te nóżki w ogóle nie bolą. I nagle dopadło do bułki i nagle... Czy ten ból nóg będzie większy? O, może tak, chyba o to chodziło, Karolinie. Może być większy. Znaczy jest na pewno, może być tak. Może. Mhm. Ale warto szukać przyczyny. Kochani, minęła godzinka już. Bardzo szybko, bardzo miło, bardzo, bardzo myślę, że wartościowy, na pewno wartościowy live, wartościowy wykład pani Hani. Ja chciałam bardzo pani podziękować za przybycie i tutaj na wizji. I może na koniec powiemy, że jeśli szukasz problemu, warto przede wszystkim szukać przyczyny, bo w dzisiejszym świecie idzie się do lekarza i dostaje się lek na objaw, tak? Masz katar, dostaniesz steryt i ten objaw zniknie, tak? Wszystko zostanie wciągnięte do środka, ale dziecko zdrowe. My szukamy przyczyny. I jednym z takich narzędzi są testy na nietolerancje pokarmowe. Tak? Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję i dziękuję za tak liczną ilość osób. Dziękuję bardzo, życzę spokojnej nocy i widzimy się za tydzień. Dobra.